O tym wiedzą nawet dzieci. Zapłaciłeś już za śmieci. Włącz logikę w każdym kroku. Wezmą je za darmo. W przoku. Nie zapłacisz drugi raz. Zyskasz ty i zyska las. Zużyta elektronika. AGD. Sprzęty domowe. Chemikalia. Leki. Baterie. Akumulatory. Opony. Gruz. Szkło. Papier. Popiół. Są przyjmowane w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Suwałkach. Z opłat za pozostawione w przok odpady zwolnieni są mieszkańcy miasta i gminy Suwałki posiadający dokument potwierdzający miejsce zamieszkania. Nie oszukuj sam siebie. Nie płać dwa razy. Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w kolejnym odcinku magazynu z Zakółka. W dzisiejszym odcinku, Szanowni Państwo, porozmawiamy sobie o zwierzętach. Ale nie o tych kotkach, pieskach, które nam na kolana skakują, żeby je głaskać, ale o zwierzętach, które wybiegają nam przed samochód podczas jazdy w różnych sytuacjach. Także zapraszam Państwa serdecznie do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Do zdarzeń drogowych z udziałem dzikich zwierząt dochodzi naprawdę bardzo często. Statystyki absolutnie nic o tym nie mówią i nie należy się podpierać nimi, gdyż dużo takich tego typu szkód jest po prostu niezgłaszanych przez kierowców. A każde takie zdarzenie powinniśmy zgłosić na policję, chociażby dlatego, aby nanieść właśnie statystyki na dany odcinek drogi, gdyż w ten sposób powstają właśnie oznaczenia konkretnych dróg, gdzie mogą występować zwierzęta dzikie w danym regionie, na danym odcinku drogi. Na podstawie takich informacji właśnie uzyskanych od policji, że na danym odcinku drogi występują często zdarzenia drogowe z udziałem dzikich zwierząt, zarządca drogi właśnie oznacza taki odcinek, informując nas, innych kierowców, że takie niebezpieczeństwo może wystąpić na danym odcinku. Dlatego zgłaszajmy takie sytuacje, nawet choćby to było obtarcie lakieru, czy drobne jakieś właśnie szkody wyrządzone w aucie. Ale gdzie się spodziewać tych zwierząt? Oczywiście mówią o tym znaki drogowe, właśnie oznaczenia danych odcinków drogi. Oczywiście lasy, prawda? Przejeżdżając przez każdy las, no każdy myślący człowiek spodziewa się, że może w lesie mieszkać oczywiście zwierz i sobie akurat teraz na spacer wyszedł przez naszą drogę i przechodzi. Ale oczywiście nie tylko lasy. Nie tylko lasy, gdyż na przykład sarny absolutnie występują i poza terenami leśnymi, łąki, pastwiska. Ja nieraz, że tak powiem, widziałem ogromnego łosia przechadzającego się przez właśnie pastwisko wspólnie, można by powiedzieć, że z krowami pasącymi się na nim. Także tutaj las nie jest absolutnie wyznacznikiem tego, że tylko tam może nas zaskoczyć wybiegające zwierzę przed samochód. Także spodziewać się możemy tych dzikich zwierząt absolutnie wszędzie. Co jeszcze ważne, jeżdżąc, Szanowni Państwo, przez miejscowości małe, wiejskie, przez wsie, są oczywiście gospodarstwa. Często blisko drogi usytuowane, nierzadko nieogrodzone zupełnie. Są oczywiście zwierzęta gospodarskie, kaczki, krowy również oczywiście, czy też psy wolno biegające, że tak się wyrażę. I tutaj też możemy się spodziewać, że takie zwierzę nam wtargnie przed auto. Co warto robić oczywiście? To należy wiedzieć, co warto, jakie manewry wykonywać, czy unikać tych zdarzeń. Otóż, Szanowni Państwo, wszystko zależy od prędkości, z jaką się poruszamy. Mniej więcej do 50 na godzinę jeszcze ten manewr szybkiego minięcia możemy w miarę
bezpiecznie wykonać. Oczywiście mówię w miarę, wszystko zależy od naszych umiejętności i czy jesteśmy przede wszystkim sami też na tej drodze. Bo ominięcie zająca przy prędkości 100 na godzinę, szybki manewr przy tej prędkości, czyli ruch kierownicą w prawo czy też w lewo, może spowodować zarzucenie nam auta i doprowadzić do większych szkód, niż gdybyśmy się z takim zającem stuknęli. Możemy wjechać na przeciwny pas ruchu i dojść może do zderzenia czołowego z samochodem jadącym z naprzeciwka. Odbijemy w stronę prawą, wjedziemy do rowu. Jeżeli nie ma rowu, może być drzewo. Te szkody będą na pewno dużo większe, niż gdybyśmy tego niestety zająca uśmiercili. Straty w pojeździe na pewno będą też zdecydowanie niższe, niż próbowali tych manewrów przy dużej prędkości. O tym trzeba pamiętać. Oczywiście wtargnięcie mniejszego czy większego zwierzęcia przed nasze auto jest to moment zaskakujący, ale jedyne co powinniśmy tak naprawdę zrobić, to wcisnąć hamulec jak najmocniej potrafimy i utrzymać aktualny tor jazdy, gdyż mniejsze szkody spowoduje ten zając nieżywy na naszym zderzaku, niż gdybyśmy doprowadzili do zderzenia czołowego, czy też byśmy uderzyli w drzewo. Na pewno my i nasi pasażerowie w środku są bardziej bezpieczni właśnie w zderzeniu bezpośrednim ze zwierzęciem. I o tym należy oczywiście pamiętać. Co zrobić, gdy dojdzie już do zderzenia? Oczywiście, tak jak powiedziałem, aby te statystyki były jak najbardziej wiarygodne, aby zarządca drogi wiedział, że dochodzi do takich zdarzeń na jego drodze, powinniśmy taką sytuację zgłosić na policję. Gdyby zwierzę przeżyło takie zderzenie z nami, oczywiście policja zadzwoni do służb weterynaryjnych, czy też do koła łowieckiego, aby temu zwierzęciu po prostu ulżyć w cierpieniach. Czy coś nam się należy? Szanowni Państwo, to następne pytanie. Czy na coś możemy liczyć w związku z tym, że doszło do kolizji, uszkodzenia mienia w postaci samochodu? Otóż wszystko zależy na jakim odcinku. Oczywiście wszystkie obszary praktycznie leśne są oznaczone odpowiednim znakiem. I tutaj w tej sytuacji możemy liczyć absolutnie tylko na swoje autokasko, jeżeli takowe posiadamy. Tutaj nie możemy się ubiegać o żadne odszkodowanie od zarządcy dróg. Sytuacje, gdy do zderzenia dojdzie na odcinku nieoznaczonym, jak najbardziej możemy od zarządcy drogi wystąpić o odszkodowanie, z tym, że jest to długa droga, należy udowodnić zarządcy, że posiadał wiedzę, że na tym odcinku dochodzi do częstych zdarzeń z udziałem zwierząt. I to właśnie tutaj wciąż powracam do tematu statystyk na danym odcinku drogi, częstotliwości zdarzeń. Gdy nie zgłaszamy takich sytuacji, te statystyki są po prostu wtedy zaniżone, a czasami zdecydowanie zaniżone. Warto jeszcze, szanowni Państwo, pamiętać o tym, że niektóre zwierzęta żyją stadnie. Także na przykład sarna, gdy z daleka widzimy, że przebiega nam sarna, no tak na 90% to jest to, że za nią zaraz też będzie biegła kolejna sarna, a może i jeszcze kilka. Czego jeszcze, o czym warto pamiętać? Znikome rezultaty daje trąbienie i miganie światłami. A może, że tak powiem, przeciwny skutek przynieść, gdyż takie zwierzę może, szczególnie w porze nocnej, stanąć w miejscu po prostu i stać jak sparaliżowane. Także na pewno nam nie ustąpi pierwszeństwa. A sam doświadczyłem czegoś takiego. Właśnie sarenka mi przebiegała, już tak naprawdę przebiegła, no ale ta moja ręka na klakson nacisnęła, a ta sarna, mimo że już była poza drogą, tak naprawdę po prostu się wróciła, przestraszona tym sygnałem dźwiękowym. No i uderzyła mnie, ale w bok. Na szczęście nic się nie stało, odbiła się, pobiegła swoją drogą. Ja naprawdę nie ucierpiałem, ale się przestraszyłem ostro i potem sobie mówiłem, po co trąbiłem, skoro ona już tak naprawdę przebiegła i mi nie zagrażała. Na pewno warto się obawiać, szanowni Państwo, jednego z chyba największych zwierząt żyjących w Polsce to jest
Mówię tu o łosiu, których nie brakuje w naszym regionie. No z racji jego gabarytów, ciężaru, no i wysokości. Wysokości, gdyż łoś trafiony oczywiście w okolice kolan tak naprawdę, bo zwykłym autem osobowym, gdy niestety z łosiem się spotykamy, to zazwyczaj podcinamy mu nogi, a całe jego cielsko ląduje nam na przednią szybę i wielkie szczęście będzie, jak będzie to wielki łoś i przeleci nam po dachu górą. Ale niestety bardzo często ten łoś siada koło nas po prostu, a często niestety zabija kierowcę, pasażerów, gdyż to jest naprawdę kilkaset kilogramów mięsa. Także jest niezwykle niebezpiecznym zwierzęciem, jeżeli chodzi o, mówię, kolizje drogowe. Także szanowni państwo, uważajmy, bo wokół Suwałk mnóstwo lasów, ale tak jak powiedziałem, w lesie, nie tylko w lesie zwierzęta dzikie mieszkają. Rośnie kukurydza, dużo dzików się może pojawić. Także uważajmy na co dzień. A to, że zwierzęta żyją stadnie, tak na koniec przypomnijmy sobie filmik, który już państwu puszczałem w jednym z odcinków, zarejestrowany za pomocą wideorejestratora w samochodzie. A ja dziękuję i do zobaczenia za tydzień.